data wyjątkowa i symboliczna. Ze względu na 25. rocznicę transformacji ustrojowej Pomorze Zachodnie przygotowało specjalny spektakl, który nosi tytuł Dla Niepodległej. Mamy świadomość wszyscy tego, że jeżeli dzisiaj możemy żyć w Polsce naprawdę wolnej i niepodległej i tylko naprawdę wyjątkowo złośliwi ludzie twierdzą, że jest inaczej, to się nie zdarzyłoby, gdyby nie właśnie te pierwsze wybory 4 czerwca roku 1989, które tak naprawdę uchyliły nam bram wolności, bo wtedy dosyć jasno społeczeństwo opowiedziało się, jaki model państwa wybiera. Społeczeństwo wtedy było bardzo mocno jednoznaczne w swoim wyborze i bardzo mocno zdeterminowane. Frekwencja ponad 62%, przypomnę, to frekwencja, o której dzisiaj możemy marzyć. Do uczestnictwa w wydarzeniu Opera na Zamku postanowiła zaprosić nas w nietypowy sposób. Instytucja promuje plakat, na którym pojawiły się twarze radosnych dzieci, ich rodziców i dziadków. Mieszkańców Pomorza Zachodniego, którzy mogli przesłać własne zdjęcia, by znalazły się na grafice. W związku z tym, że w tym roku przypada 25. rocznica tego otwarcia na wolność, otwarcia Polski na wolność, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pan Bronisław Komorowski, zaapelował do wszystkich środowisk w zasadzie o to, żeby ten dzień uczcić w sposób szczególny. Zaapelował o to, żebyśmy w tym dniu chociaż na chwilę, chociaż na moment znowu byli razem i żebyśmy przypomnieli sobie, komu tak naprawdę dzisiejszą wolność zawdzięczamy. Z inicjatywy Opery na Zamku Zarząd Województwa postanowił, by na Pomorzu Zachodnim uczcić rocznicę otwarcia Polski na wolność za pomocą wydarzenia kulturalnego, podczas którego usłyszymy między innymi Czerwone Maki na Monte Cassino w wykonaniu chóru i pełnej orkiestry. Bardzo chciałem zrobić ten spektakl i poza niewątpliwymi walorami artystycznymi, o których będzie mówiła pani Małgorzata Pornowska, powiem, że to jest nasz hołd i prezent jednocześnie dla Szczecinian i wszystkich mieszkańców Pomorza Zachodniego. Postanowiliśmy, że będzie to impreza niebiletowana, że może przyjść każdy, że często słyszymy, że bilety są drogie, że chętnie bym uczestniczył, ale nie mogę, bo to jednak jest wydatek, przyjdę z rodziną, to jest dużo pieniędzy. Więc naprawdę można przyjść z całą rodziną i jeszcze można wziąć sąsiadów. Przedstawienie będzie kompilacją sztuki, słowa i tańca. Widowisko odbędzie się w Szczecińskim Teatrze Letnim imienia Heleny Majdaniec w Parku Kasprowicza. W dzisiejszych czasach wydaje mi się, że troszeczkę, jeśli się mówi o patriotyzmie i o sprawach związanych z niepodległością, z odzyskaniem niepodległości, to jest taka jakby troszeczkę sprawa wstydliwa, dlatego że już zaraz się jest wsadzonym w szufladkę, nie wiem, prawicowca albo coś w tym rodzaju. Młodzież dzisiaj wybiera pójście do kina niż do teatru. A co dopiero, jeśli ma obejrzeć tego typu spektakl. Ale dlatego wymyśliłam to, że tak powiem, w ten sposób, żeby dotrzeć do każdego widza i do tego w wieku szkolnym, i do tego już w starszym wieku. W spektaklu wystąpią znani polscy aktorzy Daniel Olbrychski i Andrzej Młynarczyk. Nad wydarzeniem patronat objął prezydent RP Bronisław Komorowski. W widowisku wykorzystana zostanie poezja Jana Lechonia, Cypriana Kamila Norwida, Adama Mickiewicza, Wisławy Szymborskiej oraz Tadeusza Różewicza. Będziemy mogli podziwiać także muzykę skomponowaną przez Wojciecha Kilara, Karola Szymanowskiego oraz Ignacego Jana Paderewskiego. Spektakl Dla Niepodległej odbędzie się 4 czerwca o godzinie 20:30. Wstęp na wydarzenie będzie bezpłatny.